Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to dawka kolejnych informacji z Shakesa, ze świata Shakesa, kolejnych plotek, które są tak naprawdę potwierdzone przez administrację niemiecką, a mianowicie o nowej klasie, o nowym lochu, o generalnie nowej aktualizacji, do czego zaraz przejdziemy, ale tak, na wstępie, wczoraj pojawił się filmik, troszeczkę niespodziewanie, o tym, że będzie nowy polski serwer oraz o tym, że będę tam zakładał swoją gildię. Ten filmik jest na kanale, możecie do niego przejść. Wydawał on się troszeczkę nie na czasie, dlatego że on miał generalnie wyjść troszeczkę później, z tym, że ludzie dokopali się do strony mandio.sfgame.pl, czyli do strony tą, którą widzicie teraz, oj, sorki za to kółeczko, czyli strony, którą widzicie teraz, na której możemy wybrać sobie tutaj awatar dla Mandzia i jak widzicie jest odliczanie do startu serwera. No co za tym idzie, jeżeli ludzie już się do tego sami dokopali, co nie jest zbyt trudne, dlatego że na Facebooku Shakesa co chwilę tam było wspominane coś o polskim serwerze, Shakes sam odpisywał, że niebawem i tak dalej, więc ludzie po prostu zaczęli szukać ambasadora tego serwera, czyli po prostu wpisywać nick, na przykład tak jak tutaj jest Mandzio i dodawać do tego .sfgame.pl, tak jak to działało na poprzednich serwerach, no i w końcu się dokopali właśnie do tej strony. Co za tym idzie, ten film już mogłem udostępnić oficjalnie, ponieważ mogłem, no bo po prostu ludzie już wiedzieli, więc no. Także no, w tamtym filmie mówię, jakie są wymagania co do gildii i tak dalej, będę jeszcze na bieżąco informował co i jak z tą gildią, póki co jest bardzo dużo chętnych. Powiem wam, że nie wiem, czy dwóch nie zrobię jakiejś akademii dla ludzi mniej żywiących, a tych najmocniejszych wrzucę do głównej. Zobaczę, o tym jeszcze będę informował, ale to nie jest tematem filmu. Także no, pierwsza nowość to jest właśnie start tego polskiego serwera, o czym już mówiłem wczoraj. Na razie tamten link, który jest pokazany jakby przez praktycznie cały film, s38.syfygame.pl, on jeszcze nie działa, nie ma tam tego oficjalnego odliczania, natomiast jest to oficjalne odliczanie na stronie mandio.sfgame.pl. Okej, przejdźmy może teraz do nowości, jakie tutaj, że tak powiem, troszeczkę wyciekły. No tutaj to jest stronka, poczekajcie, inna. Na początek tutaj. Pewien użytkownik forum napisał, że plotki na temat aktualizacji. Po pierwsze, nowa klasa, łowca demonów, który ma być specjalistą od lochów, postać, która ma zdolność leczenia się z mikstury. Jest na to jakaś szansa. Nowy loch, Olympus, będą psy, półbogowie i sam Hades. Strefa światła minimum 200 level, strefa cienia minimum 300 level. Klucz w kopalni. Nowe światy w Niemczech, Czechach, Polsce, Węgrzech i Francji. No powiem wam szczerze, że jeżeli znacie youtuberów tam z tych krajów, to możecie też się dokopać do odliczania właśnie w taki sposób, w jaki się tutaj do Mandzia dokopali ludzie. Także, no nie wiem, czy to jest potwierdzone, no na pewno polski jest potwierdzony, więc podejrzewam, że pozostałe także. Bo przeważnie jak wychodzą serwery krajowe, no to wychodzą w kilku państwach. Święta wielkanocne od 10 do 13 kwietnia, czyli event wielkanocny także już wiadomo jakby kiedy będzie. Info na tej stronie, jest tam również grafika nowej postaci. Zaraz na tą stronkę przejdziemy. Info zostało wklejone na forum DE, czyli niemieckie. KO, czyli taki główny administrator tego forum, który tam się najczęściej wypowiada i jest, nie wiem, chyba założycielem tego forum. Coś takiego jak u nas w Polsce Ignis, tam KO, czy tam KO, nie wiem jak to przeczytać. Chyba potwierdził prawdziwość tego info. Dobra, więc tak, teraz sobie przechodzimy tutaj. I jak widzicie, to jest strona generalnie niemiecka, ja ją postaram się wrzucić do przypiętego komentarza, ja ją mam tutaj przetłumaczoną na język polski. W pierwszy weekend kwietnia Playa Games ogłosiła aktualizację o nowe treści do Shakes & Fidget. W kwietniu, a dokładniej w pierwszy weekend nowego miesiąca możesz spodziewać się poważnej aktualizacji zawartości do gry RPG Shakes & Fidget. Developer Playa Games zapowiedział dwie ekscytujące innowacje. Po pierwsze jest nowa klasa, łowca demonów. Twórcy Shakes & Fidget nazywają go specjalistą od lochów. Ogromna zaleta, jaką masz jako łowca demonów, w gorących sytuacjach masz okazję wyleczyć się z mikstury. Nowa klasa powinna być idealna do opanowania nowego lochu. To nic innego jak Olympus, który wariuje. Tam tu to tłumaczenie może być, wiecie, i tak jest w miarę niezłe, ale może jakieś tam błędy zawierać, bo to stłumacza Google. Tam osobiście spotkasz piekielne psy, półbogów i władcę podziemnego świata Hadesa. Jeśli chcesz walczyć z tymi wrogami, musisz być bardzo doświadczonym bohaterem. Aby móc w ogóle wejść do lochu, wymagany jest poziom 200. W świecie cieni musisz być nawet na poziomie 300. Jak zwykle znajdziesz klucz do Olympusa w kopalni.
Wraz z wydaniem nowej aktualizacji Playa Games otwiera 5 kolejnych światów gier. W Niemczech, Czechach, Polsce, na Węgrzech i we Francji. Każdy, kto rozpocznie przygodę na jednym z tych serwerów, skorzysta od 3 do 5 kwietnia. Ze wszystkie weekendowe promocje będą odbywać się jednocześnie. Czyli tu chodzi, że wszystkie eventy przez 3 dni będą standardowo, jak wychodzi nowy serwer. Zasługujesz więc na więcej doświadczenia, złota, epickich przedmiotów i rzadkości w lesie, czyli skarbów lasu. Dodatkowo 4 i 5 kwietnia masz od sprzedawcy grzybów o 20% więcej grzybów, jeśli kupisz jeden z pakietów. No tego nie wiedziałem w sumie, ale to nie wiem dlaczego 4 i 5. To akurat słabe, bo raczej każdy będzie kupował od razu na starcie, chyba że na starcie też będzie promocja, nie wiem, to się przekonamy już na starcie. Tydzień później wszyscy gracze korzystają ze wszystkich weekendowych wydarzeń w Shakes and Fidget, które są jednocześnie aktywne od 10 do 13 kwietnia, czyli w święta wielkanocne. W końcu dotyczy to wszystkich światów gry. To samo dotyczy specjalnych ofert u dealera grzybów, czyli no u grzybiarza, tych pakietów i po prostu zwyczajnych grzybów, że tak powiem. Tak więc no, wychodzi na to, że event Wielkanocy będzie od 10 do 13 kwietnia. Będzie też można zdobyć sobie EQ wielkanocne do klasera, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. No i co? No jak widzimy, tutaj jest napisane, że developer Playa Games to jakby potwierdził. No nie wiem, czy to dlaczego tak wcześnie. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo zazwyczaj informacje o aktualizacjach mają wychodzić, wychodzą w poniedziałki i wtorki. I zresztą KO wczoraj właśnie na tym niemieckim forum, gdy ogłaszał weekend epicki, który jest od dzisiaj do niedzieli, zapowiadał, że właśnie w przyszłym tygodniu będą jakieś informacje o aktualizacji takiej większej. No i właśnie, przejdźmy sobie jeszcze, żeby to nie było takie gołosłowne. To przejdźmy sobie jeszcze, tutaj mamy forum niemieckie, na którym powstał właśnie ten wątek. Tutaj ktoś zapytał, czy ta strona jest wiarygodna i link do tego, co właśnie przeczytaliśmy. No i tutaj sobie dyskutują ludzie i tutaj jest właśnie odpowiedź od KO, czyli menedżer społeczności międzynarodowej, czyli tak jak mówię, taki główny administrator. Tyle o poniedziałku, tak, informacja pasuje. Czyli w poniedziałek będzie więcej info, będzie takie oficjalne info, natomiast... skoro potwierdził, że tak, informacja pasuje, no to wygląda na to, że ta informacja jest prawdziwa i po prostu coś takiego nas czeka. Co ode mnie? No ja na pewno, jeżeli ta nowa klasa faktycznie wyjdzie, to będę ją sobie testował. Zobaczymy, co to w ogóle będzie na tym nowym polskim serwerze. Także dużo osób tam pytało, jaką klasą będę grał. Jeżeli faktycznie to nie jest plotka, to tak, będę grał właśnie tą nową klasą. Natomiast co więcej? Ten loch, który też był opisywany, no to ja już wrzucałem dawno o nim filmik, że grafik, rysownik główny, ten Playa właśnie robił streamy, na których rysował przeciwników do tego lochu, więc to także wydaje się, że jest to wiarygodna informacja. Tak więc no, wydaje się, że to po prostu ta aktualizacja będzie wyglądać, ale tak jak mówię, jeszcze oficjalne info, musimy poczekać do poniedziałku, tak jak tutaj napisał KO. Jeżeli coś w poniedziałek wleci, to ja także nagram film, bo tak jak wiecie, ja lubię te filmy jakby... po prostu o tych aktualizacjach to ja tak wrzucam, bo to są jakby takie dodatkowe filmy robione na szybko, ale mam nadzieję, że... informatywne, można tak powiedzieć chyba. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, że czekacie na nowe zmiany. No jeżeli nowa klasa wyjdzie, to na pewno z 80%, jak nie lepiej, polskiego serwera będzie nią grało z samej ciekawości, no ale to akurat zrozumiałe. No i co? Dziękuję wam za uwagę. Możecie zasubskrybować ten kanał po więcej materiałów Shakesa, po więcej tam nowości, jakichś moich let's play i tak dalej. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, bo od wczoraj naprawdę bardzo dużo osób tam wbiło po tej informacji właśnie o nowym serwerze. Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, komentarz dla zasięgów, żeby to info się rozeszło, bo dużo osób nie zagląda na forum polskie, dużo osób nie jakby... po prostu większość się dowiaduje z tych moich filmów, nie ukrywajmy, taka jest jednak prawda. Wczoraj jak wstawiłem ten film o serwerze, to także od razu tam grupki shakesowe zaczęły żyć i tak dalej. Także to fajne. No i tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się i cześć.